twórcy ósemki stwierdzili, ok, to co się działo w drugiej części i kolejnych jest po prostu bez sensu, więc odpuszczamy je i kręcimy kontynuację jedynki. Jak im to wyszło? Zaraz zobaczycie. Must be one of the girls fixing up the old house way out there from campus. Leprechaun 8, Leprechaun powraca. Tak, jest to bezpośrednia kontynuacja jedynki. Wszystkie inne części po prostu nie istnieją. Stwierdzili twórcy, że chcą to zrobić w ten sposób. Był to film telewizyjny, więc inne możliwości, inne środki wyrazu, ale okej. Okay. Akcja dzieje się mniej więcej 20 kilka lat po wydarzeniach z jedynki, kiedy to Jennifer Aniston i przyjaciele próbowali tam właśnie zrobić coś ciekawego z tym domem. Nie udało się, był Leprechaun. Teraz ten dom to jest siedziba bractwa uczelnianego. Okej, w porządku. Jest tylko jeden aktor, Mark Holton, który powraca w jedynce. Grał Oziego, który to jakoś się uchował, przeżył. Cały czas zajmuje się majsterkowaniem, ale oczywiście jest studnia. Nie możecie używać wody z tej studni, bo jest zatruta, ale jedna z uczennic stwierdziła, że nie, ja sprawdziłam, przecież mózgowiec, że jest w porządku, tak dalej, możemy używać, bo wiadomo, energia odnawialna, słońce i tak dalej. Pomysł był taki, że ten dom ma być za czas jakiś samowystarczalny. Będziemy same robiły sobie swoje jedzenie. O, popatrzcie, jakaś grządka czterolistnych kończyn. To weźmy to, zrobimy z niej wódę. Tak też oczywiście uczyniły nasze bohaterki. No i pech chciał, że ten nasz Ozzy nachyla się nad tą studnią, która cały czas jest rozwalona, i pluska woda. Co się okazuje? Ponieważ on się tej wody napił, a w brzuchu cały czas miał tą monetę przez 25 lat. Rozumiecie? Wychodzi z niego Leprechaun. No i to jest pierwsza ofiara, więc co on chce? On chce odzyskać złoto. Ale okazało się, że jedna z dziewczyn znalazła to złoto. I mówi, super, w porządku, rewelacja, bardzo dobrze, oddamy mu złoto, będzie spokój. Ale wiecie co, nie bardzo, bo ja wziąłem trochę tego złota i poszłam do lombardu i sprzedałam i zamieniłam. A dużo było? No tak, był kopia, to teraz tak na dnie jest. Oczywiście, lepiej tylko on jest. Chcę złota, chcę odzyskać moje złoto. Dziewczyny postanawiają go nabrać, oblać go wódą z czterolistnej kończyny. Ale jak się okazuje, to w tym momencie nie działa, ponieważ Leprechauna nie można zabić raz. Trzeba dwa, trzy, cztery. Trzeba całkowicie każdą część jego zniszczyć. I wtedy będzie spokój. Nie udaje się to raz, nie udaje się to drugi, trzeci. Okej. Okay. Spaliła się siedziba całkowicie. Ktoś po drodze zginął. W tym momencie już naprawdę o to nie dbamy. I cóż. Dziewczyny wyjeżdżają zdrowe. Nie, niezdrowe, ale wjeżdżają, przeżyły. No i oczywiście na koniec Leprechaun łapie stopa, gdzieś tam wsiada i odjeżdża w siną. I want me gold. Here's the thing. My mom always said it was real. Her friends blew me down the well to rot. There is a dream. Okej. Okay. Przede wszystkim brawo za pomysł. Za to, że nie chcieli go wrzucać znowu na dzielnie w kosmos, w NASCAR, pod wodę, do polskiego Sejmu, na stadion dziesięciolecia albo gdziekolwiek tylko mogli, bo też byłoby chyba rzeczywiście przeginka, tylko zrobili kontynuację. Nawet Jennifer Aniston, sama Jennifer Aniston napisała do reżysera, mówię, fajnie, dobrze, rzeczywiście postanowiliście podążać tą ścieżką, żeby nakręcić. Chcieli, żeby była ona oczywiście w filmie, bo to już jest czas po przyjaciołach, więc Jennifer w tym momencie była gwiazdą, ale jak nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o tak, o pieniądze dokładnie, dobrze wiecie, więc nie doszli do porozumienia przez chwilę, tylko pojawia się jej głos, głos matki, a nie głos oczywiście Jennifer Aniston, bo jedna z bohaterek jest jej córką. No, matka była zawsze szalona, ale okazało się, że jednak on miał rację, bo to Leprechaun, bo to ma przy okazji dziewczyna zdolności, może różne rodzaje rzeczy widzieć. I tak dalej, i tak dalej. All our electricity to solar and all our water to the well. There's no internet? No internet and no cell service either. Co mi się przede wszystkim rzuciło w oczy, to aktorstwo. Jest dobre. Tak, w końcu. Oczywiście to znowuż nie jest Szekspir, ale do takiego filmu wystarczy. Chyba rzeczywiście
Po wielu, wielu latach twórcy stwierdzili, okej, dobra, w końcu poszliśmy po rozum do głowy i rzeczywiście jest fajnie. Ale też, jak zobaczyłem Leprykona latającego na dronie, tak, dobrze usłyszeliście, na dronie, ponieważ jeden właśnie z chłopaków, który tam przybywa, jest filmowcem, ma swojego drona i tenże Leprykon na tego drona wsiada i sobie lata i jest gites. Potem na przykład tymże dronem obcina mu głowę. Dron, plastikowa śmigła. Dobra, dobra, okej, okay, w porządku. Jakoś to obstawiamy. Efekty wizualne? Nie. Może ten film dałoby się obejrzeć. Mówię może. Ale technicznie widać, że to jest film telewizyjny. Bo efekty wizualne słabiutko. Jest scena, jak już mówiłem, no, stwierdziły dziewczyny, muszą podpalić dom. Więc wybiegają z tego domu, coś tam zaczyna się dziać i potem mamy bardzo, chciałbym powiedzieć, sprytne cięcie, ale nie, widać, że wybucha dom i to jest makieta, to jest miniatura. Niestety zostało to tak słabo sfilmowane, że widać, bezczelnie widać, a wcześniej oczywiście ten dom, który się miał palić, no, mamy kilka miejsc, widać, że tam są porozstawiane ognie, że ma to się palić tak, żeby się nie zapalić, bo no, budżet nie pozwala po prostu na to, żeby zjarać cały dom. Więc to jest słabe. Aktor, wiem, że aktorstwo jest dobre i jest dobre. Tylko o ile w poprzednich częściach było tak, że Warwick Davis był dobry, a reszta była gniotem, tutaj jest odwrotnie. Wszyscy poza aktorem, który wciela się w rolę tytułową, dają radę. Także tutaj nie jest najlepiej. Więc fabularnie tak. Powiem tak. Gdyż rzeczywiście no może poza tą śmiercią z tym dronem i z tym wyskoczeniem z wody przy okazji ze studni Leprykon i ta moneta, która była w nim, w tym Ozim biednym przez te wszystkie lata, to nie ma sensu. Ale na przykład jeden z chłopaków dosyć fajnie ginie, przepołowiony i to nie tak, a tak, więc to bardzo, bardzo trudno ciekawie. Ekranem fotowoltaicznym. Ach, musiałem sobie przypomnieć tęże nazwę. Więc jakoś to mniej więcej wygląda. Nie najlepiej, ale jakoś to wygląda. Sprawa z Leprykonem. Spójrzmy story na te story i pomówmy o Batorym. Ale mimo tego, że okej, okay, aktorstwo dobre, nie zawsze. Technicznie film nie powala. Humor może być. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych przypadków, tak naprawdę, których jest niewiele, że ostatnia część według mnie jest najciekawszą serii. Jest najlepszą. Tą, którą można obejrzeć. Więc jeżeli mam być szczery, to tak, to jest część. Czy ja wiem, czy polecić? Nie, nie poleciłbym, ale jest to według mnie najlepsza część z serii. Więc jak chcecie obejrzeć coś, obejrzyjcie sobie jedynkę, obejrzyjcie sobie tą część, tę część i to by było na tyle. To Wam starczy. Jeżeli chcecie, mówię, oglądacie na własną odpowiedzialność. Linki do filmu są w opisie. Możecie skorzystać, zobaczyć, jak to się je i jak to wygląda. Co to jest z tym Leprykonem? Bo ja osobiście cieszę się, że dzisiaj jest ostatni odcinek, 8. Nie będę sobie naprawdę już zatruwał głowy Leprykonem kiedykolwiek. W tym momencie robię tę recenzję. Kartki, które mam, notatki wszystkie spalę, wrzucę do kominka, zniszczę, podeptam, żeby o tym więcej nie myśleć. I dziękuję bardzo. Ten film wyparowuje z mojej głowy, bo cała seria jest rzeczywiście bardzo słaba. Nie jest super straszna, nie jest super śmieszna. Po prostu jest taka jakaś nijak. Nasza przygoda z Leprykonem się zakończyła. Co prawda jest jeszcze jeden odcinek, ale to już będą tylko i wyłącznie ciekawostki. Która, jeżeli oglądaliście oczywiście, która z części według Was jest najlepsza, najciekawsza? Która Wam się najbardziej podobała? Piszcie jak zawsze w komentarzu pod recenzją. A z mojej strony to już na szczęście to wszystko. Na szczęście, bo to był Leprykon koszmarny. A my widzimy się jeszcze raz przy okazji ciekawostek za tydzień, a później kolejna seria. Jaka? No, jeszcze dzisiaj nie wiem. Jeszcze nie zdecydowaliście. Zobaczymy za czas jakiś. A tak, widzimy się we środę. Oczywiście. Cześć. Yeah.